Cześć, witajcie. Tutaj Xalion, a to nowa luźna gierka. W tym tygodniu padło na Bridge Project, a więc będziemy budować mosty dla pana starosty, tak jak to było w jakiejś tam wyliczance za czasów zerówki i tak dalej, i tak dalej. Cóż, no, robimy sobie nową grę. Wpiszmy sobie Tomek. Rozpocznij grę. Co? Aha, bo sobie testowałem grę faktycznie. Weźmy sobie, może tutaj przełączymy jak na Xalion. O. No i co? Zróżnicowaną w sumie zróbmy, bo tu będziemy mieli tylko wiochy, tutaj tylko coś tam, ale to zróbmy sobie zróżnicowaną. Mam tylko nadzieję, że tutaj niczym się nie będzie różnić żadne... Spoczynamy. Mamy tylko drewno, tak? W ogóle jest 120 FPS-ów, no dobra. To myślę, że nie będzie tutaj nic trudnego, chociaż czekaj. Czy ja tu mogę jakoś połączyć to z tym? Nie mogę. To musimy to jakoś zrobić, żeby to nie pierdolnęło. Tak, tak. To stąd i to stąd. Mam wrażenie, że to rypnie, ale dobra. Nie powinno. Dwa autobusy. Już to widzę. Przeżyło. Dobra. Nieźle. Samochody to tam lekutko, tylko że zbliżają się cztery autobusy. I to może być problem. Każdy po 12 ton. Ja nie chcę na to patrzeć. Easy. No, nie poszło tak źle. Troszkę tych obciążeń tutaj było. No dobrze. Kosz z mostu niby tam... Dobra. Następny poziom. No zróżnicowane, dawajcie dalej. Ciśniemy tutaj dalej. Może taki mościk? Faktycznie to był ten. Serio mam takie coś zbudować? W sumie tak, tam nie mam niczego. Zróbmy, prawda, asfalcik pierw. Czy to nie ma prawa się trzymać w taki sposób, jak tam było na tym screenie? Bo teraz to pierdyknie na bank. To nie da się tutaj połączyć, bo tu nie ma niczego. Na screenie to było jakoś tak. Tutaj, 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 tutaj. Ale to nie ma sensu, no przecież. Niech to już teraz ledwo żyje, patrzcie. Już poszło to złączenie i to złączenie. Ten most tak działa. Dobra, dwa autobusy, proszę bardzo. 24 tony razem. Rypnie, pierdyknie. A nie, bo nie jadą naraz. Dobra. Jak nie jadą naraz, to tam spoko. No to trochę skrzypi. Tak nawet bardzo bym powiedział, ale ups, no. Działa, ma działać. Dajemy. No zróżnicowana, dajemy dalej. Teraz jakiś taki większy. Ale nadal nie mam jak robić sporników tych na dole. Widzicie? Mogę robić tylko do tego przymocowywać. Już to nie ma sensu najmniejszego. Normalny człowiek by zrobił tutaj jeszcze jakieś sporniki.
Aby ja mogę tutaj takie coś dodawać. No dobrze. To damy radę w takim razie. Żelazo też mamy. Dobra. No usuńże to. Zbugowałem coś. No. Tu robimy tak. Teraz proponuję tutaj zrobić... Nie ma to opcji... czegokolwiek. Widzicie? Bo tego nie połączę tutaj. Czekaj chwilę. No. Po prostu to się nie trzyma. Okej, okay, czyli to cofamy wszystko. Ale ta muzyka to wściekła jest, czekajcie. Dobra. Tutaj nie mogę do niczego podłączyć tego. Ten most mnie chyba przerośnie. To może... To wszystko usuńmy. Tu jeszcze wam powiem, że tu jeszcze dojdą niedługo mosty zwodzone i tak dalej. Nie mogę tego zaznaczyć, nie? Dobra. Weźmy to żelazem zrób. Tu na przykład można było zrobić spornik, już piękne rzeczy by były. Ale no nie można niestety, no nie można. W razie podłączymy jeszcze to tutaj. To tutaj, a to tutaj. Duże obciążenie niestety. No przyznam się, że ciężkie to no. Te można by na górze zastąpić na przykład żelaznymi. I teraz ma to jakiś sens, ale to zaraz pierdyknie. Także może ja się zajmę jednak lepiej informatyką, a nie budownictwem, ale... No tak, no nie pykło no.
Teraz już tak nie walnęło do dołu. Zobaczymy teraz. Tym bardziej, że teraz już nawet nie ma naprężeń, jak on sobie tak leży normalnie. Widzicie? Dwa czołgi, naprawdę? Jak autobusy przyjechały, to czołgi też przyjadą. Ile one tam ważyły? No tak, no w normalnych warunkach czołgi raczej nie będą jeździły po moim moście, więc można to olać. No tutaj pierdyknęła mi jedna ta, ale to dobra. To będzie do naprawy pogwarancyjnej. Robimy dalej. No proszę cię, nie takie coś. Ojojoj. Mamy żelazo, cięgna. No dobra. Czy ja to mogę przymocować do tego? Czy się mogę tutaj poruszać? Mogę. To nie tak, inaczej trzeba to zrobić. Cofnę to. Robimy potąd. Teraz robimy potąd. Teraz potąd. Do połowy. I do końca. Żeby to miało jakąś symetrię. Teraz cięgienkami. No i karwa, kawunia. Piękne rzeczy, no. To musi przeżyć. Dwa pociągi. Ciekawe, ile taka lokomotywa waży. Jebnie tutaj za chwilę. Moim wprawnym okiem myślę, że pierdyknie. Ale dlaczego? Wszystko powinno się wszystko ładnie trzymać. Najwyżej zaraz to zmienimy. Widzicie, złączenie 92, uszkodzone już jest 8. Węgiel był i się zbył. Edytuj ten most. Czy da się jakoś od nowa teraz? Tak. Bo to za dużo by zajęło. No to co? Po jednym kawałeczku w takim razie. Spróbujmy. I cięgienkami. A jak nie tak, to jeszcze mam jeden pomysł. Braknie mi kilku metrów. To nie tak. Patrzcie. Ile mam jeszcze żelaza? No trochę jest, nie? Zróbmy tutaj konstrukcję. Ojej, zważywiłem. To będzie za ciężkie teraz.
Ciągle się pierw obsarają, niż to wytrzymają, ale na dobra. Zobaczymy. Jak coś, to będzie trzeba... No nie wiem nawet. Jak już jest uszkodzone jedno. Coś po tamtej stronie się dziwnego dzieje. To już jest na granicy, te tutaj. Skrzypi, skrzypi. Teraz pociągi. Jebnie, nie? Na bank. Jak jebnie, to daję ci łapkę do góry. No już się bałem, że nie będziecie mogli dać łapki do góry. Także łapki do góry mile widziane. Nie mam pomysłu, co tu można zrobić. I to jest najgorsze. No wiadomo, to standardowo. Czekajcie. Weźmy tutaj. Wróćmy do tamtej, do tamtego pomysłu. Usuń. Dobra, kurwa, cofnij to. Potąd. Teraz tutaj cztery. I tutaj reszta. Teraz odciążymy troszkę środek. Dzięki temu. Za pierwszym razem się nawet lepiej trzymało niż wtedy. No moment. Normalne mosty są budowane tak. Przynajmniej tak mi się kojarzy z jakichś tam różnych tych. No dobra. Nawet to dość teraz utrzymało. Zobaczymy. Ojoj, nawet sobie oczarpnąłem słuchawkę. Zaraz pierdyknie znowu na... Teraz już nawet środek się zepsuł. No nie, na pociąg nie przejedzie, nie ma takiej nawet opcji. Jedenaście uszkodzony. Kolejne skrzypią. Oj, tu jaka w ogóle dziura. Patrzcie na to, nie? No nie. Czyli to na pewno musi być żelaza jeszcze coś. Gra tego nie widzi, nie? Ja pierdolę. Wybierz. Usuń. Za mało tego żelistwa mam. Chociaż czekajcie. Tutaj. Wystarczy mi.
No. Teraz wzmocnimy to cięgnami. Tutaj. 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 To ciągle nawet za dużo nie da. Analizując moje blade pojęcia o fizyce, ale dobra. No, jak to już nie przetrwa, to kończymy odcinek. To jest dramat jakiś. Cała jezdnia jest już do wymiany, no. Albo pociągu się zachciewa, no. Już tutaj pociągi nie będą jeździć. Tutaj, to mi się bardzo nie podoba to, tutaj. Weno przejedź, gościu, no. No prawie. Prawie. Czekajcie, no. Mój materiał mam. Właśnie. Czekaj, bo ja tu właśnie wpadłem na pewien pomysł. Jakby tak. No kurwa. To usunę. To też. Rypnę na stałe to. To już będzie się tak trzymało, jakby ja bym to zespawał, nie? Teraz cięgienkami. To jeszcze tutaj. No teraz to już wygląda jak kupa, ale no musi przetrwać. Ale no patrzcie, co to jest? Co już miga, no? Ten most chyba musi tak troszkę latać, nie wiem, no. I tak tutaj statki nie będą pływać. Można by na przykład dać, o, tak. Ale nie po co mi tam dać moje te rzeczy, no. I tak 6 rekordowo mało to jest. Jeszcze 6 nigdy w drugim etapie nie było. A jak zwykle, patrzcie, tutaj coś się odpierdziela. Tu. I później to nie wytrzymuje i wszystko... w dół leci. No, zresztą już tej lewej jezdy to lewej nie komentuję, tak, ale no. Szesnaście uszkodzeń działa. Dziękuję. Ale to rozwalone jest. No nic, także cóż, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na kolejny. Również z Bridge Projectu już w niedzielę. Możecie w sumie też, jak chcecie, w komentarzach. Komentarze możecie proponować jakieś tam inne gry na następny tydzień, może coś tam wybiorę, jak coś to macie linka do mojego Steama gdzieś tam na dole, to możecie wejść, zobaczyć co mam, także wtedy zobaczymy co i jak, także do zobaczenia, trzymajcie, pa pa!